Hej, jest późno i ciemno. Otwieramy Mystery Boxa z kolor popu. Jest tam jeszcze jeden zestaw dla koleżanki, więc najpierw zobaczymy, czy on jest cały, a następnie przejdziemy do Mystery Boxa, który był na Black Friday. Jeśli chcecie zobaczyć inne Mystery Boxy, są na kanale. Najpewniej jeśli się interesujecie Mystery Boxami, to już coś tam widzieliście, ale zobaczmy. Dla koleżanki był zestaw dwóch palet Star Warsowych, nawet tutaj jest. Dobrze, że zapakowali porządnie. Pierwszą jest ten Star Wars. O, jakie piękne! Nie obrazi się. Dobrze, sobie sprawdzamy, czy wszystko jest całe. No, nie powiem. Zazdro, zazdro. Szczególnie te dwa. No, cudne. Sama chciałam kupić, ale wiecie, jak to jest. Dobra, czyli szukamy kolejnej. Okej, dobra, tu jest druga. I to jest C-3PO. I ona jest taka piękna, złota. Ten błysk, ten... Okej. Dobra, wszystko. Już myślałam, że coś się pobiło, bo tutaj taki cień lekki jest tych okruszków, ale nie. I ona jest akurat z lusterkiem. I ten zestaw kosztował chyba $35, więc spoko. I teraz nam została duża. Duża część kosmetyków. I czy coś nam się powtórzy z tym, co już było przez ostatnie kilka Mystery Boxów? Mam nadzieję, że nie, chociaż przeczuwam. Już wtedy przeczuwałam, że coś będzie powtórzone. No ale pierwszą rzecz już mamy powtórzoną, czyli paletę Barbie Malibu. Nie będę jej otwierała w tym momencie i pokażę Wam po prostu moją, bo ja ją bardzo, 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 bardzo lubię. I jak dobrze pamiętam, jest nawet filmik na kanale. Ich wygląda w ten sposób. Jak coś, to ja polecam od siebie. Dalej. Ok, mamy Ultra Glossy Lip w odcieniu. Are we done? Ojejku! Ja już tak dawno nie widziałam Ultra Glossy Lipów. Wow! Wow, wow, wow! Już od dawna nie było. Nice. Taki lekko brązowy ten odcień. No i jest coś merczowego. So Juicy. Ja mam 2 lub 3 te So Juicy. I no. To jest w odcieniu Lizzy. Uje. Ta szata graficzna jest cudowna. I on ma taki tutaj brokat. O, teraz pięknie widać. One niby mają dać taki efekt lekko powiększających się ust. O. Dobra. Następnie mamy znowu Ultra Glossy. W tym samym odcieniu. Are we done? No oczywiście. Bez komentarza. Bez komentarza. 12 rzeczy ma być. Warm Up Color Stick. Powiem, że ostatnio jak użyłam tego Color Sticku jednego na... nie na dolną powiekę, na linię wodną. O, jak mnie zaczęło w pewnym momencie piec. Jak zmyłam, to było lepiej, ale... I to jest taki odcień metaliczny. Rose Gold taki trochę. Wychodzi w tym. No, powiedzmy. Ok. Hot Stuff, też Color Sticks. I mam nadzieję, że matowy już. No nie, też metaliczny. Już taki miedziany. Znaczy używać, używam. Tylko, że to nie mój kolor. Cheek Dew, czyli Serum Blush. To jest taki płynny produkt do policzków w odcieniu Bubbles. No, naoglądałam się bardzo średnich recenzji tego.
ale wygląda bardzo ładnie. Więc zobaczmy, zobaczmy. O! No bardzo takie lekkie, w pomarańczowe wpadające. Jestem ciekawa, ale wiem, że to nie zastyga, więc to jest jedynie ten problem, bo ja lubię takie zastygające. Następnie mam Lux Velvet w odcieniu Honey Pie. Wchodzi w takie różowo-czerwone tony. No. Ostatnio jestem wielką fanką stricte matowych ust. Chyba, że siedzę w domu, to wtedy błyszczy glata. Roller Gloss Pineapple Punch. O. To bardzo lubię. Dobra. Kolejny Velvet. Zum-zum. O, nie jest taki ciemny jak tu. No patrzcie na to. Tu jest taki ciemny, ciemny. Taki porządny. A tu... Ale wpada to wszystko w takie fiolety, rudości i te wszystkie rzeczy. Pierwszy jakiś taki zestaw Pierwszy zestaw, który mamy, to jest Day is Saved Roller Glosses Atomówek. Czy one mają większą ilość produktów? Bo wyglądają trochę na większe. Nie, tyle samo. 6,2 gram. Są słodkie, ale czy potrzebuję aż 3? To jest pytanie. Okej. Mamy róż. Aloha Honey. Tak, róż. Już myślałam, że to jest zestaw cieni, ale nie. Aloha Honey i... O nie! Teraz chyba lepiej widać. To jest super, super pomarańczowy róż. Tutaj bardziej wydaje się neonowy na żywo. A nie, mam ten sam. What? O nie! O nie! Czyli to już są dwie powtórki, no trzy powtórki. O nie! Byłam pewna, że to jest inny odcień. Dobra, bo już tutaj widzę. Przy ostatnim Mister Boxie zostaliśmy. To lusterko. Zobaczmy, czy jest całe. Jest, dobra. Czy jestem zła? Trochę na siebie, że w końcu kupiłam. Na początku nie planowałam tego Mister Boxa, ale w końcu go kupiłam. Czy jestem zła przez to, ile jest powtarzających się produktów? Tak. Soulfly, paletka. Mamy już tą zieloną. Tu jest. Chyba ona wpada w róże. Tak. Jest bardzo ładna. Chociaż ten, on jest metaliczny i wolałabym, żeby był po prostu matowym zielonym. Następnie mam Cabana Club. Czyli paletę, którą też mam. Czyli tak. Mamy lusterko w powtórce. Mamy Barbie Malibu w powtórce. Mamy Cabana Club w powtórce. Mamy powtórzony róż. Powtórzony błyszczyk. Czyli 1, 2, 3, 4, 5 produktów powtórzonych, z czego 4 są już w mojej kolekcji, a po prostu jeden jest powtórzony w pudełku. To, co nie było powtórzone, to błyszczyki, paleta, dwa Color Sticksy, błyszczyk Lizzie, dwa Velvety do ust, róż i jeden z błyszczyków. Czy jestem zadowolona, że kupiłam? No trochę nie. Jeszcze miałam problemy z pocztą polską, więc średnio najeżdżam. I chyba na razie poczekam. Może uda się, żeby był jakiś kompletnie inny mystery box, który będę chciała. Najpewniej przez dłuższy czas nie będę kupowała
bo jednak jest to dla mnie trochę strata pieniędzy w tym momencie. No ale cóż, no to jest mystery box. No nie wiemy, co dostaniemy, a że mam już dużą część z Colourpopu, którą chciałam i też, którą mam powtarzającą się z mystery boxów, no to bywa. I to tyle na dziś. Dajcie znać, co Wy uważacie o tym mystery boxie i jak Wam się podobał. No to na razie.